Szpital na Parkice chwali się nową poradnią prehabilitacji. Cóż to jest ta prehabilitacja? Prehabilitacja oznacza kompleksowe przygotowanie pacjenta przed operacją, przed jakimkolwiek ciężkim wysiłkiem fizycznym, energetycznym, takim jakim jest operacja, chemioterapia, radioterapia, czy też inny zabieg. W tym przypadku poradnia ta to niewielkie dwa pomieszczenia, gdzie pacjenci będą mogli znaleźć wielkie wsparcie ze strony specjalistów. Mamy zamiar kompleksowo podejść do pacjenta, mamy zamiar kompleksowo się nim zaopiekować. Przygotowanie pacjenta pod względem fizjoterapeutycznym, psychologicznym czy farmakologicznym. Udało nam się to wszystko połączyć, razem spiąć, usystematyzować, stworzyć miejsce, gdzie ten pacjent będzie mógł przyjść, uzyskać konkretne porady. W tej poradni pacjent będzie miał styczność z dietetykiem klinicznym, psychologiem, z farmaceutą, z fizjoterapeutą, z lekarzem. To jest, myślę, takie uwieńczenie tych wszystkich działań, które były realizowany wcześniej, połączenie tych wszystkich elementów, które obejmuje całe pojęcie prehabilitacji. Lekarze specjaliści nie mają wątpliwości, że taka poradnia to już konieczność każdej szanującej się placówki szpitalnej. Ta poradnia w dzisiejszych czasach jest wręcz niezbędna. Ona się wpisuje w protokół ERAS, czyli w protokół szybkiego powrotu chorego do pełnej aktywności życiowej po chirurgii, bądź szerzej mówiąc po leczeniu onkologicznym. My obserwujemy same benefity istnienia takiej poradni, przede wszystkim w zakresie skrócenia czasu pobytu chorego w szpitalu, w zakresie mniejszej ilości powikłań, które ten pobyt w szpitalu przedłużają, a wręcz uniemożliwiają wyleczenie. Nowa poradnia powstała z własnych środków szpitala na Parkitce.